Hej, hej, dobry wieczór, witam Was bardzo serdecznie na live'iku z nowej giery, z nowej starej. Cześć Rajana, cześć Severo, cześć moje chce miodu, cześć Sui, cześć Kevincio, cześć Adrian, cześć Team Koza, cześć Maciejo Pepe, hejo, cześć Bartek, cześć Kalin, cześć Travis. Cześć Puller, hejo. Witam, witam i o zdrowie pytam. Mam nadzieję, że u Was wszystko ok. Cześć Raupristin. Te słodkie pszczółki masz, no. Latające pszczółki. Dobrze, moi kochani. Nie, to niedobrze, Severo. To zdrówka. U mnie ze zdrówkiem na szczęście też okej, także... Znaczy też. U mnie ze zdrowiem okej. O, może tak. Już całkiem ze zdrowiem w porządku, już poniedziałek wrócę w końcu do pracy. O, to super. Pściółki. Dzisiaj przechodziłem demo remastera Dagger of Xian. Uuu, jak ci się podobało, Bartek? Cześć, zepsuty. Może pod koniec. Okej, okay, ale i tak zdrówka życzę. Mam nadzieję, że się polepszy. Nie tak sobie bywało lepiej. O, też się ściskam. Rupristin. Akurat live na moje urodziny. Ojej, to wszystkiego najlepszego, Cui. Zdrówka. Zdrówka szczęścia i dużo pieniędzy. Bo można sobie trochę podreperować zdrowie tymi pieniędzmi. W dzisiejszych czasach to wiecie. Bardziej rodzinnie, okej. Okay, rozumiem. Miejmy nadzieję, że rodzinnie też będzie dobrze niedługo. Moim zdaniem jest super, podoba mi się, że nie jest, ojej, dokładnie kopia tego poziomu, tylko dużo tu autor dodał od siebie do fabuły i zagadek. No, rozumiem. Ja nie przepadam za tymi remasterami. Ale no, ja jestem starego kalibra Tomb Raiderowego. Cześć, cesarzowa Kitty. Cześć Legion, cześć Prycelku. Dobrze, więc tak. Dzisiaj jedziemy z Indianą Jonesem. Ogólnie jest kilka gierek z Indianą Jonesem. Nie wiem, czy poza PC wyszły jakieś jeszcze gierki, ale na PC, przynajmniej na Steamie, dostępne są 4. I my zaczynamy od tej ostatniej, która wyszła, czyli w 2003 roku jakoś, ponieważ podobno z nią jest najmniej problemów, jeśli chodzi o sterowanie, granie i tak dalej. Także postanowiłam zacząć od tyłka strony, że tak powiem. Cześć, Gabi. Także... A ponieważ jakby te części nie łączą się komputerowe ze sobą za bardzo, więc myślę, że nic nie szkodzi, jeżeli zaczniemy od ostatniej, która wyszła. Tak, będę szła w odwrotnej kolejności. Ogólnie na pewno wszystkich tych gier nie będę ogrywała na streamach, bo dwie z tych gier to są takie bardzo klasyczne przygodówki. W sensie, tam, że tam faktycznie chodzi się takim pikselowatym Indianą, po tych grobowcach rozwiązuje milion zagadek i w ogóle... no, wygląda to dla mnie uroczo, ale obawiam się, że moglibyśmy się trochę znudzić na tych live'ach. Tutaj w tej części jest więcej też zręcznościówek, coś bardziej właśnie podobnego do Tomb Raidera niż jakiejś klasycznej przygodówki. No, są inne gry. Są przynajmniej 4. Nie wiem, czy jest więcej. No, także ten. I jeśli chodzi o tą grę, to jest z nią pewien problem, to znaczy...
Ona ma filmiki, takie jak Tomb Raider trochę, w sensie, że ja je będę widzieć, natomiast one się nie streamują. Więc niestety wy ich nie będziecie widzieć, ale z tego co jakby przeglądałam, to te filmiki polegają tylko na tym, że jest pokazane, tak jak wiecie, w filmie było, w filmach z Indianą Jonesem, że leci na przykład z, nie wiem, Nowego Jorku do Istambułu. I jest ta mapa pokazana i że on sobie leci jakimś samolotem albo czymś tam. Więc jakby te filmiki nie są nam do szczęścia potrzebne, więc uznałam, że będziemy to po prostu, nie wiem, streamować tak jak jest. W sensie, że wy nie będziecie tego widzieć tak do końca. No. Dodatkowo znalazłam spolszczenie do tej gry, bo na Steamie ona nie jest spolszczona, więc... Mam spolszczenie, aczkolwiek ono nie ma polskich znaków, ale wydaje mi się, że to niczemu nie przeszkadza. Po prostu będziemy musieli sobie jakby, no nie wiem, czytać w ten sposób jak jest, a wydaje mi się, że to, nie wiem, nie będzie aż takim wielkim problemem. Cześć, Rejanusz. Także spolszczenie jakieś mam. Aż się zdziwiłam, że w ogóle jest. I jeśli chodzi o samą rozgrywkę, to tutaj będziemy grali, będzie akcja przedstawiona w roku 1935 i będziemy poszukiwać takiego chińskiego artefaktu, który się nazywa Serce Smoka. I żeby w ogóle się jakby do niego dostać, to też potrzebny jest taki specjalny klucz. I on jest chyba jakoś podzielony na części, będziemy tych części szukać i będziemy odwiedzać różne zakątki tam świata. I jakby zbierać te części do tego klucza. I jeszcze jest jeden problem odnośnie zapisów stanów gry, bo są tu checkpointy, więc będziemy musieli się ogarnąć z checkpointami, ale myślę, że będzie jakoś damy radę, nie? To będzie spoko. Dobrze, Travis. Okej, okay, i teraz ostrzegam lojalnie, bo niestety ta gra resetuje ustawienia audio. Cześć Natalia, dziękuję za followka bardzo. Jak nie my, to kto? No dokładnie. Także ostrzegam lojalnie, że będzie głośno. Że przez pierwsze minuty będzie bardzo głośno, także zakrywamy uszy, przetrwamy to i ściszę grę. Także. No. Przepraszam, uprzedzałam. Już naprawiam te dźwięki. A nie, patrzcie, tutaj muzyka jest cicho, teoretycznie. Dobra, głosy zostawię. Dobra, powinno być chyba okej. W miarę. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Cześć, Seba! Słyszę biczowanie. Tak, pejczyk jest, wszystko jest. Co za custom? Tak, będzie Tomb Raiderowo trochę. Okej. Więc tak, mamy tutaj też ogólnie poziom trudności do wyboru. Ale myślę, że na razie zostawię ten normalny. Mam nadzieję, że nie będzie aż tak trudno. Zobaczymy, jak wyjdzie w praniu. Tak to poza tym chyba w miarę okej. Nie wiem, jak ze sterowaniem będzie. Bo się steruje wsadem. Dziękuję za wszystkie followki w ogóle. Nie na easy. No ja jestem po Tomb Raiderach, to może dam radę, nie wiem. Zobaczymy.
Okej, okay. Steruje się wsadem i na myszce. To jest dosyć interesujące. Ale dobra. Trochę się nie spodziewałam, myślałam, że jako starsza gra to będzie obsługiwać raczej strzałki, ale spoko. No dobra, resztę się dowiemy z praniu, myślę. Cześć, Katsudam. Wymienia mi taką gierkę Droga do Eldorado. O, a to na podstawie tej bajki, co było kiedyś, animacji? Na wsadzie, co to za Tomb Raider, że na wsadzie? No, życie. Dobra, klikamy nowa gra. Ja tu robiłam pierwsze testowe nagranie, że tak powiem, żeby zobaczyć, czy to w ogóle pójdzie. To zapiszemy sobie na dwójce może. I nazwiemy się Niezapominajka. O nie, nie mogę! No to Ania, niech będzie. Niech będzie. Skąd ty gierki wynajdujesz? O matko, Misoal, wiesz co? O Indianie Jonesie po prostu ktoś mi powiedział. Ktoś z was widzów. I to powiedział mi o tych starszych jeszcze Indiana Jonesach, a ja po prostu sobie znalazłam całą kolekcję na Steamie i jak była promocja, to sobie kupiłam całą kolekcję od razu. No, Niezapominajka nigdy się nie mieści. Niestety, życie jest brutalne. No dobra, to nowa gra. A nie, bo to nowa gra... Aha, Boże, bo... To działa dziwnie. Start i nowa gra. Czemu to jest osobno? Przepraszam was za to. Mam nadzieję, że nie obłukniecie. According to the map, that stone head marks the secret entrance into the lost city. Beyond the city lies the temple of the Black River Goddess, and inside, the idol of Kuruwatu. I'm close now. Cześć, James Vincent. Niewidzialne głośne filmiki. No i problem jest jeszcze... Znaczy tam na tym filmiku było tylko pokazane, tak jak powiedziałam, mapa i że jesteśmy w Ceylunie, czy jakoś tak to się nazywa. Myślę, że te... Fortune and glory, here I come. Też trochę przyciszę. Dobra, bo to jest straszne, że to jest tak głośno. Bo te filmiki są po prostu w innym formacie nagrane i to jest ten problem. Młody tutaj, no. Myślałam, że Indiana będzie gorzej wyglądał. No, tutaj to wygląda całkiem nieźle i zresztą ta gra została całkiem nieźle oceniona, więc ona nie jest taka najgorsza. Ceylon na Sri Lance. O, dziękuję bardzo. Ciekawe, czy to Harrison Ford podkłada, czy ktoś o podobnym głosie. Wiesz co? Nie wiem. Nigdy... Ja mam zawsze problem z ogarnięciem głosów. Dobra, znajdź wejście do zaginionego miasta, mamy. Fortuno i chwało nadchodzę. Dobra. Sterujemy sa... Czy ja mogę to... Spaść? Chciałam tylko przetestować. Nie ten filmik, Jesus. According to the map. Dobra, już posłyszeliśmy. Dobra, czy ja mogę badać trupy na przykład? Aha, bo dobra, tu się walczę, a tu? Tu też się walczę. Okej, okay, na tym i na tym. Walczę, okej. Okay. Są jakieś ptaszki. Tu mogę skakać. A jak mogę... Aha, po prostu wchodzę, podchodzę do przeszkody. No mi jeszcze trochę przypomina Uncharted, tak swoją drogą. O, tu już muszę wskoczyć. Ej, no animacja ma w sumie całkiem spoko nawet.
Dziękuję ci, Janusz. Fabie jak Shadow of Terror. Nie wiem, co robią papuszki faliste. To są na pewno papuszki faliste? Może to są jakieś inne papuszki? Cześć, Lukega. Wyobraźcie sobie, że przechodzicie film o Indianie, rozsiedziecie się w kinie, a on umiera zaraz po napisach pączkowych. Osiągnięciem aut, zabij się skacząc do pierwszej przepaści. No, dokładnie, ale tu chyba nie ma osiągnięć do tej gry, niestety. Ja nie mam pojęcia, jak się w tej grze w sumie leczy ani co. W sumie jeszcze życia też nie mamy. Aha, bo ja tędy przyszłam. Boże, broni. Właśnie tu Indii. Aha. Pokazał mi się pasek życia. To znaczy, że trochę zdydziłam prawie. Mogę... Wpadnę do wody. O, tam za tym wodospadem coś jest! Teraz pytanie, czy ja powinnam tam pójść? Czy iść do przodu? Tam też coś jest. Kurde, nie wiem. Weźmy za wodospad. Wygląda się za ukrytymi miejscami, ale to było ukryte. Normalnie szok. Przedmioty, artefakty. No dobra. Mam trochę wrażenie, że ta myszka jest trochę... za szybko chodzi. Jak on dyszy. No właśnie nie wiem, gdzie on ma broń. W sensie jakiś pistolet ma. Ale nie wiem, jak go wyciągnąć. Naciśnij E, by podnieść. Idol Ramba Vihara. Ej, to normalnie jest jak Uncharted. W Uncharted też się zbierało jakieś takie artefakty. Ej, ale faktycznie dyszy. Pamiętam, już w tej części Indii ciągle dyszy, okej. W TV Indiana Jones 3. O, nice. No proszę, ale nam się złożyło. Okej, wodospad ciekawie wygląda. Nawet. I on nawet brodzi w tej wodzie jak Lara. Też. Czekajcie, a czy można zmienić tą czułość myszy? Szybkość myszy, to chyba to. Może trochę zmniejszymy, bo... Okej, może nie będzie tak latać. Biegnij do przodu, naciśnij spację, aby z Indii skoczył z rozbiegu. Rozumiem, że tam jest śmierć na mnie czeka. Jezus, dobra, dało się. Nie no, chyba nie było śmierci, ale ja tam wolę już nie próbować, bo te checkpointy to coś mi się wydaje, że będą oddalone od siebie. Można dać do tych dźwięków za cirki dyszenie. Aha, jak chcesz. Kapelusz mu zniknął, serio? Ej, faktycznie. Nie widać kapelusza. Okej. Pełno trupków. Jestem ciekawa, czy będziemy mieli tu jakichś przeciwników na początek. W górnym prawym rogu ekranu daje wskazówki o tym, jak Indy może wykorzystać, oddziaływać na coś, co? Jaki w górnym prawym rogu? Ej, ja nie widzę żadnego symbolu. Okej, mamy jakąś świątynię. Pa. Tam widzę coś za zaroślami już. I tu coś jest. Ojej! Dziękuję, praca za cirki. Rozbierać bagi. I can use this water to fill up my canteen. Aha. Aha. Będę napełniać moją menażkę. Ale do czego ona służy? Aha, kiedy masz mało zdrowia, użyj menażki, przytrzymaj lewy klawisz, co? Kurde, nie zdążyłam przeczytać. Czego lewy klawisz? Przeładuj fikołek. Wyciągnij, schowaj te. O matko, to będzie broń pewnie. Przeładuj przez uzamknięte, nieważne, fikołek. Fikołek jest na kół. Tu już inwentarz, góra, lewy, prawy. Tryb.
Wallhack Pig. O matko. Nie wiem nadal, jak użyć tej menażki. O, teraz mamy. I co je... O, tu jest mi... Dobra, wyciągnęłam rewolwer, ale nie. I co, i teraz mogę się napić? Ten... Aha, dobra, lewy przycisk myszy. Zupełnie niskie zdrowie. No dobra, a jak ten fikołek? Aha, to muszę biec i kół wcisnąć, bo samo kół nie działa. Czy on Ja nie mam odłożyć. Idol Ramba Vihara. Mapa Cej... O, mam mapę! Naciśnij cokolwiek, by wyjść. Jesus. Mam bicza! I mam pistolet. A mogę schować... O, schować na ten. Dobra. Jakoś ogarnięte. Tam coś się na górę wchodzi, ale tam chciałam na dole jakieś przejście ze zaroślami. I'll need to cut through these vines. Aha. Użyj maczety, aby przeciąć zarośla, ale my nie mamy maczety chyba. Żadnej. Nawet nie widziałam. Jeden polski znak wstawił i akurat źle. Ale roluje. Masz bicz? Bicz mam. Te jęki stęki. To urocze. Dobra, tutaj chyba nic nie ma. Okej, to idziemy na górę na razie. Może tą maczetę zdobędę z czasem. Okej. Jezu, to dyszenie. Aż mi się udziela. Indii podniesie przecież szkodę na zdrowiu, jeśli spadnie z dużej wysokości. No dobra. Tu coś? No dobra. Cufaka z kogwiary. Powiedział maczeta. Indii kondycji nie masz w tym wieku, no. Starość, nie radość. O! Doskoczyłam, wow! Dobra, jestem pod wrażeniem. Aby podnieść najbliższy obiekt. Dobra, to maczetę widzę. Tum, trum, tum! Tum, trum! Mam maczetę! Wow, wow! Czemu to się wali od razu? Jesus Christ! No, zapaliło się przejście za mną w ogóle. Kursora lewego lub prawego z, aby wyko- Dobra, to już wiem. Inwentarz. Dobra, ogarnęłam. Widzę, że taki samouczek mamy. Ale to w sumie dobrze. Klik, klik, klik. Dobra, schowaj tą maczetę na razie. Gra wygląda super, ale kto pomyślał, że dyszenie 24/7 jest ok? Nie wiem. Już niszczysz zabytki? No... Typowi archeolodzy w tamtych czasach. Lara też niszczyła. Dobrze, że wziąłem bat. Jest. Cześć Malwi, dziękuję za followka bardzo. Dobra, to teraz muszę... Mój bicz! Naciśnij, przytrzymaj lewy przycisk, aby rozpuścić się z głowy krokodyla. Ło! Bitchen, fucken! Ja to śmiesznie skaczę. Znowu maczeta. Dobra. Czy coś tu jeszcze jest interesującego? Chyba nie. Hali, Agania będzie dyszeć głośniej i wszyscy będą szczęśliwi. Szybka ta animacja, no strasznie. Aha, i spadł do dziury. Jest loading, jakby co. Te loadingi też są niewidoczne, bo są też nagrane w formie filmów. Okej.
Dobra, teraz ja się zastanawiam, czy mi gra nie wywali, jak się przełącza między nią a Windowsem. Musimy przetestować takie rzeczy.